Dzień dobry Państwu. To prawdziwa przyjemność móc komentować dzisiejsze starcie. Liczę, że obejrzymy wiele fenomenalnych akcji, grad, bramek. Prosimy nie odchodzić za daleko, emocje gwarantowane. Na stanowiskach komentatorskich meldują się gotowi do akcji Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Dzisiejsze widowisko z pewnością będzie pełne zwrotów akcji i dramaturgii. No, chyba każdy się ze mną zgodzi, że mamy co do tego meczu wysokie oczekiwania. Ciekaw jestem, co zaprezentują dzisiaj zawodnicy obu drużyn. Kibice są głodni dobrej gry, więc piłkarze nie mogą ich zawieść. Oby nie zabrakło tutaj zaangażowania. Dzisiejszy skład widoczny będzie na ekranie. Na papierze wygląda to na 1-5-3-2, Jacku. Jak to się przełoży na ich grę? Zdecydowali się na ekstremalne zagęszczenie środka pola. To tędy będzie szła większość ataków zespołu. Z kolei rywale napotkają tutaj największe trudności. Wiele jednak będzie zależało również od bocznych obrońców ustawionych na wahadle. Mogą robić różnicę dynamicznymi wejściami po skrzydle. Oto jedenastka drużyny przyjezdnej na to spotkanie. Wygląda na to, że trener ustawił zespół w ofensywnym ustawieniu 1-4-5-1. Tak, szykuje się batalia o środek pola. Spore zagęszczenie w pomocy, ale ci zawodnicy na pewno będą się przemieszczać pod pole karne, by wesprzeć osamotnionego napastnika. To bardzo elastyczna taktyka, bo formacja może w mgnieniu oka zmienić się w 1-4-3-3. Patterson. Szukają okazji, budują akcję, coraz bliżej podchodzą pod pole karne. To musi być gol! No, świetnie obronione to uderzenie. Pole karne, głęboko teraz. Zmarnowana teraz okazja z rzutu rożnego. Inteligentnie w obronie teraz. Znowu zdołali przechwycić piłkę. Wciąż prowadzi piłkę. Proszę, odważna i skuteczna interwencja. Okaju Kuszlu. Swift. Wallace. Dobra intuicja, jest przejęcie. Wallace, Molumbi, Okai. Okai Okuslu. No i po ataku zagrożenie minęło. Co wykombinuje? Reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. Ten korner daje im szansę na objęcie prowadzenia. Dośrodkowanie gdzieś na 11 metr. No nie musiał się teraz specjalnie wysilać bramkarz. Rywal uderzył prosto w niego. Tak, ten strzał nie mógł sprawić problemów golkiperowi tej klasy.
Liczby nie kłamią. Obie ekipy praktycznie nie są w stanie dojść do sytuacji strzeleckich. Mam nadzieję, że coś tu się zmieni i jeszcze zrobi nam się mecz. Ściąga na siebie uwagę całej obrony, ale cała akcja kończy się stratą piłki. Wypieszczone podanie. Doszedł do podania. Będzie teraz groźnie. Nie ma gola! Świetna interwencja! Kaju Kuślu. Będzie bramka! I koniec pierwszej połowy, a my zapraszamy Państwa na przerwę. Gwizdek i zaczęło się. Szukają okazji, budują akcję. Coraz bliżej podchodzą pod pole karne. No, świetnie obronione to uderzenie. Doszedł do podania. Będzie teraz groźnie. Nie ma gola! Świetna interwencja. Będzie bramka! No i zaczynamy, proszę Państwa, drugą połowę tego meczu. Na szczęście obędzie się bez kartek. Tymczasem dojdzie do zmiany. Popatrzmy, czy to zmieni jakoś obraz gry. Udało się przerwać atak. Mogło być niebezpiecznie. Będą musieli wymyślić coś naprawdę specjalnego, aby przedrzeć się dzisiaj przez taką defensywę. Townsend. Okaju Kuślu. Pozostało jeszcze 30 minut do końcowego gwizdka. Podanie przejęte. Dobra decyzja. Co teraz zrobią? Mają parę możliwości pociągnięcia tego ataku. Ma piłkę i okazję, by dograć do jednego z kolegów. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Oho, teraz jest niezła okazja do kontry. Poluje piłkę. Co teraz wymyśli?
I to tyle z tej akcji. Robertson. Został nam jeszcze kwadrans regulaminowego czasu gry. No i po ataku, dobra interwencja. Bramka blisko, koniec meczu też. Jeśli teraz nie pokuszą się o zwycięską akcję, to może zabraknąć im czasu. Swift. Wymieniają piłkę między sobą. Dużo ruchu. Za wcześnie pochwaliliśmy tę akcję. Jak szybko się zaczęła, tak szybko skończyła. Dobrze się tu teraz zastawia. Vela. Robertson. Dosyć gadania. Zaczynamy grę. Szukają okazji, budują akcję. Coraz bliżej podchodzą pod pole karne. No, świetnie obronione to uderzenie. Doszedł do podania. Będzie teraz groźnie. Nie ma gola! Świetna interwencja! Będzie bramka!